Maj 2020 roku. To y, trochę inna będzie historia tym razem, bardziej mm, indywidualna. Mm. Pojawia się historia w mediach. Historię ujawnia przyjaciółka dziewczyny, której to dotyczy. Więc już domyślamy się, czego dotyczy historia, prawda, po takim wstępie. Musk miał podobno zapłacić stewardesie w swoim samolocie 250 tysięcy dolarów ugody, żeby upewnić się, że nie będzie się wypowiadała, nie, nie powie publicznie, ani nie pozwie firmy, po tym jak Musk miał w czasie masażu, który robiła mu w samolocie ta stewardesa, obnażyć się przed nią i zaproponować, planować jej, że jeżeli pójdą dalej, to on jej kupi konia. E... Tak kupienie konia mnie trochę... Nie spodziewałeś się tego, Nie prawda? A jednak tego. jest element humorystyczny nawet w tak okropnej rzeczy. W Spacexie też według relacji np. osób, które odeszły stamtąd, byłych pracownic, jest ogromnie jakby seksistowska kultura pracy. Według z kolei osób czarnych pracujących w SpaceX i to jest pozew zbiorowy, który, który jest w sądzie kalifornijskim bodajże. No tak, no bo tam, tam jest siedziba SpaceXu. Mm. Chyba właśnie Mask powiedział, że on przenosi, a, że przenosi to, wszystkie swoje... A, bo Myślałam, że Tesla tylko przenosi. Chyba na razie jest ekscesu. Tesla, ale ogólnie on wszystko a, że... zamierza z Kalifornii. No ale tak. Każdym no, w każdym razie tak. w jednym z sądów amerykańskich jest proces pozewzbiorowy czarnych pracowników SpaceXu, którzy mają dobrze udokumentowane dowody na to, że na przykład nie wiem, ich menedżerowie nazywali ich małpami, nie? Do tego jakby ten stopień generalnie dyskryminacji rasowej miał miejsce w, w, w SpaceXie, że na przykład wykonywali pracę poniżej swoich, kwali poniżej swoich kwalifikacji no, z punktu widzenia, z tego powodu, że były uprzedzenia rasowe wyżej. E, więc rzeczywiście w SpaceXie ta kultura pracy według relacji licznych Pracowników i byłych pracowników pozostawia ogromnie dużo do życzenia, ale jeśli myślicie, że to są wszystkie spółki Ilona i, to, i wszystkie rzeczy, które się dzieją, to jeszcze na koniec mam ostatnią po prostu spółkę, ostatnią firmę. E, firma Boring. Firma. Firma, która zajmuje się tym, co Ilon ogłosił, że zrobi, czyli że wydrąży tunel, wydrąży tunel, którym będą szybko jechać autka. Wśród oskarżeń pojawia się na przykład to, że pracownicy yy, zdarzyły się tam poparzenia toksycznymi chemikaliami w czasie pracy, że spółka pozwalała niewystarczająco przeszkolonym pracownikom obsługiwać ciężką maszynerię, że menedżerowie tak bardzo nie pozwalali pracownikom na przerwy, że ludzie po prostu nie mieli czasu i do łazienki i dosłownie bardzo bardzo Was przepraszam, ale robili kupę w tunelach, które drążyli, ponieważ nie mieli czasu wyjść do toalety.